No, widać się szykują do rytuału. Do rytuału, aby powrócił mroczny władca w ciele Dimitra, a my będziemy się bawić w Inkwizytora. Okej, no to zrobiliśmy to, co trzeba było. Ja sobie zmieniam na Shatan Ring i idziemy z powrotem do portalu, tam gdzie teraz powinniśmy iść. Nie tak. I lecimy z koksem dalej. Co to będzie? Co to będzie? Chuj wie. Uwaga! Lecimy! I se nogi złamiemy! A to kto to jest? Dragonizo. Dragonizo, może dałbyś mi duszę? Nie, nie oddam ci. Dlaczego? Bo nie jesteś godzien. O ty skurwielu zobaczysz. O, teraz inkwizytorzy robią rytuał. Holy Cross! No, Julius, wyszedłeś z wprawy, skoro Holy Cross cię tak męczy. No, Julius, cienki jesteś, muszę to przyznać. I jesteśmy w Minecrafcie. Nie no, to jest Mine Ujament. Taka przyjebana kraina. I teraz tak. Tu jest sejwik, okej. I tutaj można się mylić z przejściem czasami. Ponieważ jest takie pojebane przechodzenie tutaj. Oj. A tu są właśnie trujące stworki. No, chodźcie tu. Kurwa. No i właśnie truciznę dostałem. I tak mało obrażeń zadaję. O ty skurwielu. Dobra, idziemy dalej. Jak widzicie, mało obrażeń nam zadał. I tu mamy Slogre. Dzięki niemu też możemy sobie włócznie ulepszyć, ale ja potrzebuję inną duszę, żeby ulepszyć włócznie. No i także wy będziecie świadkami, jak ja sobie krok po kroku dolepszam włócznie. Potem jest taka włócznia zajebista, że nie ma ograniczenia w zasięgu. Odejdź ode mnie. Dziękuję ci. Co jest? Ale duszę też byś mi dał, co? Tutaj nie ma takiej sztuczki jak w tych starych Castlevaniach. Okej, trzeba uważać na te galaretki. O, a tu są ci znowu. Moi przeciwnicy, których nienawidzę. Ale ich szybko pokonałem. Ha! Aj ty. A ty skurwielu.
Dobra, idziemy dalej i już musiałem dostać od galarety przyjebanej. Co jest na dole? O kurwa. Ślimak. Będzie przejebane. Kurwa, nie wiedziałem, że tam się stoją. Dobra, uciekam dalej. Jeszcze tego mi brakowało. I wypadło oko. O, super, mamy slogrę. A co robi slogra? A coś takiego. Rzucamy sobie włócznią. A dzięki jego duszy mogę sobie ulepszyć włócznię, ale ja potrzebuję jakąś inną duszę do odblokowania, tylko nie wiem jaką. Później sprawdzę i już musiałem dostać. No, te galaryty mnie osłabiają. Nie chodzi o życie. O-o. A tu są ci. Ci też są przejebani. Właśnie dlatego. Trzeba uważać, bo jeśli atakujecie takiego, to pod koniec starajcie się zrobić parę więcej ciosów. Bo on potem ma furię i naprawdę jest ciężko. Więc lepiej sobie zaoszczędzić. O, tutaj ich lata sporo. Sobie ominę ich. Zobaczę, co jest na dole. Nic. Okej, dziękuję, że mnie odpychnęliście. Ale jestem zły, ponieważ zdupcyliście sprawę, że ja sobie spadłem. O, a tego, żem się nie spodziewał. O, skurwysyn. Zapomniałem o tym. Znaczy, w sumie nie zapomniałem, ale się nie spodziewałem. Zaraz, tu powinien być portal. Więc sobie zrobimy przebieżkę. I idziemy sobie, a może w hardcora na razie i sobie jeszcze skoczę do lustra, które jest tam na początku tutaj właśnie, jak się ktoś przyjrzy. Oto idziemy szybko z koksem. Oj, nie zauważyłem cię, szkielecie. To dlatego, że jesteś biały. Czy się opłacało? A chuj wie. Tear of Blood. I co to może być? Tear of Blood. No chujowy. Idziemy dalej. O, o, tego żem się nie spodziewał. Zapomniałem o tym, ale dobrze, że przypadki mają czasami dobre znaczenie. W takim celu, że sobie nabiłem złoto i jakąś zupę zdobyłem. I idziemy teraz do Pudziana. A potem do Sejwika. Ale może jeszcze do Yoko skoczymy z ulepszeniem. Zobaczymy, czy mogę włócznie ulepszyć, bo slogra mi się nie opłaca używać, jak ja tylko będę Aguni używał. Teraz tak, Moluska, Trint. To są miecze, Great Sword, o, Durundal, mogę Lilith użyć. No, Lilith jest w sumie przyjebany. Ulepszymy sobie tego Durundala, którego zdobyliśmy w Painkille. O, super. Teraz Dragonizo. Dragonizo to jest ten przy tej wieży, którego
Przed Juliusem chciałem zdobyć duszę, ale się nie udało. Teraz to jest polerkam. Aha, dekarabia, czyli... Wiem, co to jest. To jest to taki dysk. Takie koło, które atakuje nas pod wodą. Tu zaraz na początku, jak pokonujemy Rahaba. A ty, Pudzianie, pokaż. Tak, tu sobie jedno wezmę. Tu sobie wezmę 5. I co? Masz coś ciekawego? No oczywiście, że nie. No cienki jesteś. Nic ciekawego. Dobra, tu sobie... Co sprzedać? A to sprzedamy... Frangridge... Claymora... Maczugę sobie zostawię, bo może ulepszę. Katanę nie wiem. Kosy zostawię, to noszę. Baska sprzedam. To też sprzedam. O, ale żem zarobił. O, jeszcze mogę coś sprzedać, będę miał spluwę. Ale się nie opłaca na pistolet, ponieważ ja mam kosę, która jest lepsza. Zresztą jak chcecie mieć dobrą spluwę, to sobie załatwcie RPG. Taką bazukę. Jest dostępna... A może wam... No, w sumie wam teraz powiem, bo sobie teraz zakończę nagrywanie. Pewne rzeczy można zdobywać, jeśli skończymy grę. Dzięki Boss Rush Mod. I tu jest właśnie takie coś. Jeśli skończymy na przykład szybko, to zdobywamy nowe przedmioty. Na przykład musimy skończyć tam, nie wiem, w minutę czy dwie minuty. No są tam gdzieś w internecie te liczniki, ile trzeba czasu skończyć, żeby coś zdobyć. No, to tyle. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Na razie.